Badania były bezpłatne i zostały wykonane w siedzibie radomskiego medyka na placu Stare Miasto. Skorzystać mogli z nich wszyscy chętni, a tych nie brakowało. Niektóre dzieci nie miały w ogóle takich badań wad postawy wykonywanych, także dzisiaj jest taka możliwość i cieszę się, bo rodzice są zadowoleni i dzieciaczki skorzystają. Celem badań było sprawdzenie wad postawy i chodu. Badaniem podczas chodu ocenę wysklepienia stopy, czyli możemy zobaczyć, czy ta stopa jest płaska, czy nie. Możemy sobie ocenić asymetrię ciała pacjenta, tak? Czyli całe wady postawy, czy są plecy okrągłe, czy są plecy wklęsłe. Więc na dobrą sprawę możemy tego dzieciaka zbadać od stóp do głów. W trakcie wydarzenia zorganizowano też wykład o nowoczesnej medycynie estetycznej i regeneracyjnej. Poprowadził go dr Piotr Nawrot. Porozmawialiśmy sobie na temat możliwościach terapii skóry, możliwościach zabiegowych i też takiego podejścia i leczenia różnych chorób skóry, które pojawiają się w gabinetach nie tylko leczniczych, lekarskich, także kosmetycznych. Zwieńczeniem wtorkowej akcji był instruktaż higieny jamy ustnej, który zaprezentowała Agnieszka Majstrak.